on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon.
8 fabianów Oleksii, 14 gorczyca Piotr, 19 Sadowski, 22 Tomeko Jarosław, 30 Wojta Michał, tak, 70 Krakowski Dorian, 93 Majewski. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. 16 września 2023 roku. Kolejne do Olsztyńskie, czwarta liga w ramach siódmej kolejki. Punktualnie o godzinie 16. Gospodarz, czyli Słowianin Kibusz, zmierzy się z rezerwami Miedzi Legnica. To spotkanie będziemy mieć przyjemność skomentować razem. Paweł Pieczek, Bogumił, będziemy próbowali przedstawić Państwu składy. Zacznijmy może od gości dzisiejszego meczu. Trener Miedzi 2 Legnica, pan Łukasz Boliński, desygnował do gry następujących zawodników. Z numerem 77 w bramce Filip Hadała. Dalej Leończyk Jan z trójką. Z szóstka Orzechowski Marcin. 9 Skrzypczak Szymon, 10 Momok Idris, 11 Żarkowski Błażej, z numerem 13 Józefiak Kacper, z 14 Strużyński Szymon, 16 Stępień Piotr, 26 Lewandowski Mimosz i z numerem 71 kapitan zespołu Marcin Garuch. Drużyna gospodarzy wystąpi w następującym składzie. Z numerem 33 Szymon Brand z dwójką, Łukasz Szczepaniak z czwórką, Łazarowicz Mikołaj z dziewiątką, Marcin Buryło z dziesiątką, Adam Wojtkowski z jedenastką, Wojtek Szuba z trzynastką, Maksym Gendera z piętnastką, Krzymiński Mateusz z dwudziestką, Adrian... Daniel Gadomski z 28, kapitan drużyny Filip Barski i z numerem 77 Oskar Czepacz, a trenerem gospodarzy jest Piotr Pietrewicz. Paweł, no zapowiadamy się to spotkanie naprawdę hitowo, chyba hity tej kolejki, Słowianin na pierwszym miejscu będzie podejmował drużynę z miejsca piątego, czyli Miedź Legnica. Jakie przewidywania, jak uważasz, jak potoczy się to spotkanie? Zacznę od tego, że ja już od tygodnia sobie ostrzę apetyt na to spotkanie. No, nic lepszego chyba nie mogło nam się przytrafić przy tak pięknej pogodzie. Powiem Ci szczerze, że ja spodziewam się z wyrównanego meczu. Nie stawiałbym tutaj ani jednej, ani drugiej strony w roli zdecydowanego faworyta. Także myślę, że dzisiaj zobaczymy przede wszystkim wszystko to, co najlepsze ma czwarta liga do zaoferowania. No tak, Słowianin komplet punktów, po 6 spotkaniach 18 punktów, same zwycięstwa. Zobaczmy, bo już chyba za momencik będziemy startować, zaraz do tego wrócimy. I wystartowali, tak jest. Przypomnijmy może jeszcze arbitrów tego spotkania. Główny arbiter Damian Dumycz, a na bokach Konrad Jaworski i Marek Sroka. Tak, tutaj Stępień Piotr uwikłany w pierwszym driblingu na prawą stronę, rozegrał piłkę do Strużyńskiego, ten atakowany nie poradził sobie z tą piłką, od bramki rozpocznie Szymon Brandl. No tak, wracając tylko do tematu tabeli, no Słowianie, tak jak wspominałem, na pierwszym miejscu, 18 punktów, komplet zwycięstw, no fajny bilans bramkowy, bo 20 goli strzelonych, tylko 4 bramki stracone, Miedź Legnica tuż za plecami Słowianina tak naprawdę, bo punktów 13. 4 zwycięstwa, remis i porażka, też fajny bilans bramkowy, 18 bramek strzelonych i ex aequo, najlepsza defensywa razem z Słowianinem, 4 gole tylko stracone, ale zobaczmy tutaj Krzymiński do Bońkowskiego, ale przeciągnięty ten przerzut na prawą stronę, będziemy mieć bodajże piątkę. Tak jak wspominałeś, to są dwie drużyny legitymujące się do tej pory z najlepszym bilansem bramkowym, zarówno jeśli chodzi o gole strzelone, jak i stracone. Dodam tylko, że jest to historyczne, bo pierwsze spotkanie obu zespołów, także rozpoczynają z czystą kartą. Zobaczymy, kto tutaj w lepszych humorach dzisiaj będzie schodził z murawy po 90 minutach. Na spokojnie, teraz bramka wystawia piłkę na piątym meczu. Najdalej co nieco spośród zawodników Miedzianki, najlepszy strzelec tej drużyny, Szymon Skrzypczak. Dzisiaj właśnie będziemy się przyglądać temu zawodnikowi. Jest bardzo fajnym, bogatym piłkarskim CV. Swojego czasu wyceniany przez transfer na 250 tysięcy euro, także ciekawe. Kupę szmalę się tego po blisku. Momo Hidrys bardzo fajnie tutaj rozegrał piłkę. Ale dobrze, mieszał się to wszystko w Gendera. Tak, tutaj Leonczyk starał się przypresować. Teraz Marcin Garuch to samo. Ponownie przy piłce Leończyk. Józefiak Kasper tutaj uspokoił grę na prawą stronę. Tutaj, no, pokazuje się do gry kapitan z połomaczy Garuch, na razie jeszcze pomijany przez swoich kolegów. Bardzo fajny wolny pole tutaj.
podaje chyba tak. Paulo z numerem 24, Lewandowski miał oczy. No widać, że duże tempo po pierwszej minucie do spotkania. Bardzo... Taki pressing zawodników z Legnicy, zobaczmy. Marcin było, próbował przyjmować piłkę, ale niefartownie wyrzuciła go w głowę. Tak, tutaj starał się jeszcze uzyskać jakieś dowolne, więc to jakby to został wyproszony na jego sugestię. Marcin tutaj garnk z Oskarem Przepaszczera. Skrzypczak już mija linię środkową boiska, bo będzie próbował dodać na prawą stronę. Już wychodzi na wolne pole, zresztą mamy piłkę z lata polegane. Skrzypczak, ale tutaj dobrze, Maksym Generał ustawiony na centralnym miejscu pola karnego. I już drugi. Strona atakuje na Słowianie, będzie prostą napędza akcję. Tak, nie wiadomo, tutaj popędził kilkadziesiąt metrów. Bartkowski na prawej stronie podanie po ziemi, ale chyba jeszcze tam będzie Maciej Góro, lewa noga. I do Szczepaniaka, ale niestety nie trafił czystą, ale Łukasz Szczepaniak. Na dużo kolochania tutaj kolegów z Maciej Garu, piłka do Skrzypczaka. Bardzo, żeby nie spalić na prawym skrzydle. W numerze 16 pokazuje się do gry Stępień Piotr. Stępień z boku pola karnego. Z Strożyńskim. Tak, Strożyński. Zobaczymy, co robi się tutaj skrzydłowi. Strożyński teraz pokazuje się. Przebiegnie ponownie. Piłka w pole karnego. Jest przyjęty do bramki! Nie ma spalonego! Lica obejmuje prowadzenie i najlepszy strzelec z drużyny Marku. Szymon Skrzypek wpisuje się na listę strzelców. Zobaczmy go. No tutaj chyba jeszcze będzie jakieś pretensje z jednego z obrońców Miedzi Legnica. Ale nie, no sędzia wskazuje na środek boiska. O, niespodziewanie, tak jak w meczu z Łużycami, tutaj goście obejmują prowadzenie, ale bardzo dobra akcja z boku, dośrodkowanie. I tam, gdzie być powinien, znalazł się Szymon Skrzypczak. Tak, tutaj defensywa Słowianina nie do końca chce się pogodzić z decyzją arbitra liniowego, że tutaj nie było pozycji spalonej. No my z naszej perspektywy trudno nam to oceniać, tego będą powtórki pomeczowe. Także co, mamy zmienia, otwarcie. No nie zmienia to faktu, fajnie się ten mecz zaczyna. Dla kibiców i dla widzów, tak samo i dla nas. Zobaczmy, Barski do Łazarowicza. Łazarowicz spokojnie, jeszcze raz od tyłu przez Barskiego. Tak, tutaj Miedzianka już ma to, co chciała od samego początku, także myślę, że tutaj spokojnie będą wyczekiwać na Słowianina na swojej połowie. Na razie ustawienia 4-4-2, jeśli chodzi o zawodników z Legnicy. To też rzut na Genderę, próbował głupować. Walka z Skrzypczaka, z Łazarowiczem, dobrze tutaj Garów na wolne pole. Następnia. Zostawia się tutaj twardo grający Baski, ale poradzi sobie Stępień, Skrzypczak przełożył na prawą nogę. To bardzo fajnie wychodzi Żarkowski. Zobaczmy, Żarkowski znowu na prawej stronie. Dobra, dobra, także tutaj spokojnie teraz brano, łapie tą piłkę, uspokajają troszeczkę. Swoim defensywa już uruchamia kolegów z drużyny. Chyba w przykładaniu do Skrzypczaka to Żarkowski był ostatnim zawodnikiem, który doświadczył, także wydaje mi się, że to on może zapisać sobie w tym spotkaniu asystę. Tak, bardzo szybka akcja, była zakończona celnym strzałem. Bardzo fajnie przemyślana. Zaskoczony Słowianin na samym początku spotkania. Fajna walka w środku pola. Chyba to tak, falowany do Petrowaszu, arbiter tego spotkania. Tak, jeszcze pan uwolniony wygrany. Ciekawy jestem, czy Wojtek Szyba? Nie, jednak chyba Mateusz Chimiński podchodzi do futbolki. Tutaj na wyciszeniu dla kibiców Słowianina, także 1-0 do tyłu to jeszcze nie jest taki zły, nie jest taki okresy Słowianin w tym sezonie wychodzi, przypominamy właśnie dostarczy. Z Łużycami uwań, gdzie było 3-1 już, także spokojnie, spokojnie, jeszcze ten mecz się rozkręci dla was. Chimiński, ale chyba próba strzału tutaj na bramkę Halała. Było jest tutaj, było bardzo rozsądne ustawienie. Tak, pojedynek był 9 na korzyść Słowianina. Bardzo szybko budowa tutaj pokazuje się do gry w polu karnym Miedzi. Wyjaśnienie sytuacji przez Józef Jaka Kacpra. Zobaczmy.
to Mateusz Cieniński. Dłuższy wyrzut na żubę, na szubę. Ten do tyłu, Mazarowicz. Mazarowicz naciskany to przez Skrzypczaka. Piękna. Ale dobrze, tutaj też nie powalczą. Jędźwica, Jan Leonczyk. Tak duża ochota do gry Jana Leonczyka od samego początku. Już w trzech jest tutaj fajnie. Bardzo dobrze defensywnie, ofensywnie do przodu. Jak na obrońcę, bardzo dobry start. O, tutaj chyba też popychany. Ja i tak jest, sędzia zagryzał, że nic nie było, także nie mamy rzutu. Ale to da, Słowenia woli głuszy, będzie rzut z autu. Żakowski pokazuje się do gry, ale niedokładnie dostał tą piłkę z autu i będziemy mieć po raz kolejny rzut z autu dla Niemiedzi Legnica. A tutaj przy okazji... Możemy przypomnieć tylko, że w tygodniu obie drużyny rywalizowały w Pucharze Polskim i obie drużyny zameldowały się w 1/4. Miedzianka 17-0 pokonała Spartę Grębocice, a Słowianin po golach Bońkowskiego i Szczepaniaka pokonał Lechię Dzierżonów na wyjeździe. Tak, bo tam w Pucharze padł taki sam wynik jak na boisku w starciu ligowym Słowianina. Słowianin u siebie również wygrał 2-0, znalazł receptę na Dzierżoniów na wyjeździe takim samym stosunkiem bramek. No ale tutaj Miedzianka rzeczywiście no, rozstrzelała naprawdę wynik dwucyfrowy 11-0. Ale zobaczmy, mamy aut, Łazarowicz na krótko. Naciskamy, ale bardzo tutaj ostre wejście Skrzypczaka, będziemy mieć rzut wolny. Tak, tutaj nie szczędził środków, doświadczony napastnik Miedzianki. Tym razem obyło się jeszcze bez żółtego kartonika, ale na pewno arbiter zapamięta sobie to starcie. Tak, wracając jeszcze szybko do tego 11-0, tam klasycznym hat-trickiem popisał się m.in. kapitan Miedzi Dwa Legnica, Marcin Garu. Także forma strzelecka widać wzrastała. Siłą pięciu zawodników Słowianin będzie starał się zaskoczyć golkipera Miedzianki przy tym rzucie wolnym. Piłka dokręcona, bardzo dobre strącenie, blisko! Świetnie! 1-1! 1-1, szczęsem gola Łukasz Szczepaniak, Podobitka tutaj. Boi się trochę golkiper Miedzianki, aby wyciągnąć ze strzału, jednak Podobitki był bez szans, także tutaj bardzo szybka odpowiedź Słowianina. Nabiera nam rumieńców to spotkanie. Bardzo fajnie odnalazł się tutaj w polu karnym na Krasowie na pasie Łukasz Szczepaniak. No i zaczynamy 1-1. Marcin Garuch od razu do przodu. O, tutaj bardzo ostro potraktowany. Przepraszam, zawodnik Słowianina. Bońkowski Adam. No tutaj troszeczkę niepotrzebnie zaostrza nam się to spotkanie, ale no, tego mogliśmy się spodziewać przy takiej stawce, przy takim meczu. Pierwsze napomnienie w tym spotkaniu. Widocznie arbiter już ma dosyć, jeśli chodzi o pouczanie zawodników. Zaczynają się konkrety. Napomniany, jeśli dobrze zauważyłem, Krzymiński Mateusz. Piłkę ustawił sobie Marcin Garu. Będzie dośrodkowanie w pole karne. Tutaj Miedzianka siłą 6 zawodników. Zobaczmy, Marcin Garuch z prawej strony boiska. Garuch po ziemi, mocno mocne strzelenie. Ale wybroniła się tutaj drużyna Słowianina. Jandera. Ale tutaj bardzo fajnie zagrał Momo Idris, nie dając się przejść. Piłka jednak już z powrotem pod nogami z graczy z Woliborza. To
Lączyk tutaj nieudane zagranie do Żarkowskiego, Boże ja. Zobaczmy, ale tutaj chyba będzie pierwszy Marcin Burio, próba uderzenia, ale piłka zeszła mu z nogi i bardzo łatwy strzał dla Hadały. Jak nie ma za bardzo tutaj z kim zagrać, tylko dopiero teraz. Zobaczmy, obrońcy Miedzi na prawo. Przypuszcza między nogami piłkę skrzydłowy. Tutaj presja jest szybka. Ogar tutaj. Piłka wraca jak bumerang pod nogi pomocnika Miedzi. A i tutaj gdyby ta piłka tylko przeszła do Skrzypczaka. A i tutaj bardzo fajnie z Wórby. Walczy z Janem Leonczykiem. Leonczykiem, ale no podoba mi się ten obrońca w pierwszych tutaj w pierwszym kwadransie naprawdę nie ma lekko z nim Adam Bońkowski. Tak, póki co pojedynki tutaj na prawym skrzydle są do domu tego spotkania. Bardzo fajnie zawodnicy rywalizują ze sobą. Zobaczmy, aut dla Miedzi, dwa Legnica. Przyjmuje piłkę Oskar Trzepacz, Szuba taką miękką podcinką, ale nic z tego nie ma. Mor, Gendera do tyłu, do Łazarowicza. Łazarowicz jeszcze raz do Maksyma Gendery. Tak, może warto by było tą przegrać na drugą stronę troszeczkę, odciążyć tą prawą stronę. Brand. Na spokojnie, Słowianin będzie tutaj konstruował akcję od tyłu. Barski. Łazarowicz, próba przerzutu. Bardzo fajna tutaj na lewą stronę, ale dobrze zachował się Orzechowski. Krzymiński Mateusz, z autu. Mamy zawodnik Miedzi Legnica. To nie Orzechowski Marcin. Nie, przepraszam, to jest rzut za tu. Już tutaj ściga Barskiego Skrzypczak. Pozwoli Legnica wejść na zapole gry. Standardowo nisko Wojtek Szuba. Odchodzi po piłkę, żeby spróbować ją rozegrać. Krzymiński. Chyba tutaj ciągnięcia niedźwianki na swoją połowę przez gospodarzy. Łazarowicz. Do boku Gendera, Gendera, ale dobrze tutaj mowa blokuje to podanie. Nie udało się szybko zrobić tej gry, Łazarowiczowi. Barski. Na lewą stronę. Przez Krzymińskiego. Pokazywał się do gry Szuba Wojciech, jednak tutaj piłka powędrowała. Leży tam Trzepacz jakieś pretensje, ale Skrzypczak już jest polukarny podanie. Tylko dostępnie tutaj nie mogę. Dobrze Barski, dobrze Barski, naprawdę ofiarna interwencja na ślizgu, bo bardzo dobrze wchodził tam w pole karne Stępień. Tak, Stępień czekał na tą piłkę tutaj, no, Barski takim heroicznym zagraniem był też bliski tutaj ryzyka, także ta piłka wcale nie tak daleko minęła słupek. Z rzutu rożnego Miedzianka, dokładnie Marcinka Ruch. Tutaj przewaga wzrostu po stronie Miedzi Legnica w polu karnym. Garuch. Mięciutko, króciuteńko jednak, tutaj podanie wzdłuż bramki, i gol! Do jednego, tak, tak jak bramka samobójcza. Bramka samobójcza po tym jak Jan Leończyk, już tyle razy przez nas wymieniany w tej transmisji, zagrywał piłkę w pole karne, tutaj niefortunne. Chyba Maksym Gendera z 23 dostał gdzieś tam w udo i zaskoczył Szymona Branda. No bramki tutaj się nam rozwiązały, taki worek, że sypią się jedna za drugą, już mamy 3 gole w 15 minut. Dobra średnia, bramki co 5 minut, także jeszcze wiele nas tutaj czeka, zapinamy pasy, może się jeszcze dziać, nie mamy nic przeciwko. No na razie Hicior przez duże H. No ale tak jak w meczu z Łużycami, Słowianin musi gonić wynik.
Tak, to po prostu, woli Boże, musi się dziać, musi się dziać. Dlatego tu jesteśmy i cieszymy się, że możemy transmitować kolejne spotkania tej drużyny. Zobaczymy, jak tym razem odpowiedzą zawodnicy prowadzeni przez Piotra Pietrewicza. A tymczasem już od obrony Słowianin Filip Barski do środka na Wojtka Szubę. Wojtek w dryblingu, ale dobrze tutaj walczy z nim chyba Żurkowski. Nie, to był tak Żurkowski, nie, to Strużyński. Strużyński Szubę, tak, tutaj w parterze. Bardzo fajnie powalczył dla swojej drużyny. No i tutaj chyba... Nie, tutaj, o, tutaj nie potrzebuje zaognienie. Stępień chyba się podgotował, no rzuta kartka na pewno, za atak bez piłki, no powinien Strożycki odejść, jeśli chciał wykonać rzut wolny Szuba, zobaczymy, jak zachowa się arbiter. Tutaj kartonik już chyba jest wyciągnięty. Nie, było się bez żółtego kartonika na ten moment. To jest nie, tutaj była sugestia jeszcze. O, brat to otrzyma, proszę bardzo, tutaj... Tak, no Szymon daje gramowiarom często i mamy okazję transmitować, jest bardzo głośnym zawodnikiem, także pewnie coś tam powiedział sędziemu głównemu i dostał za to kartonik. No nie wiem, nie zwróciłem uwagi albo nie widziałem rzeczywiście, czy nie było tutaj żółtej kartki w tym starciu pomiędzy środkowym pomocnikiem Storożyńskim a Wojtkiem Szubą. No, nie, tak, żółta kartka jak widzę, tak? Po prostu popchnięcie zawodnika bez piłki. Niespotowe zachowanie tutaj zawodnika Miedzi. Ale z tego, co zaobserwowałem, to żółtego kartonika chyba nie było. Także jedynym poszkodowanym wydaje się być Szymon Bran. Tutaj nie przeciął tej piłki garu. Piłka pod nogami Szczepaniaka. Ten zagrywa długą piłkę na Buryłę. Nie udało się opanować futbolówki, ale będziemy mieli rzut rożny dla Słowianina. Do wykonania przygotowuje się już Krzymiński. Tutaj cała chmara zawodników z woli Boża. W polu karnym zobaczymy. Piłka odchodząca. Zobaczmy, uderzenie znowu do rykosza i nie ma. Nad bramką będzie drugi rzut rożny. No, Oskar Czepa tak z pół woleja próbował uderzać. Gdzieś ta piłka się odbiła od jednego z obrońców. Niewiele brakło, a wpadłaby za kołnierz bramkarza Miedzi. Tak, ale Filip hrała tutaj bardzo czujnie na linii bramkowej, praktycznie nie dał się przelobować. Bardzo dobra interwencja golkipera Miedzi. Tutaj troszeczkę przecięte to zagranie, szczas dystansu Buryły. Oj, tutaj Mandziani na kontrę może być, z numerem 14 na prawym skrzydle Strużyński będzie ścigał się, ale za daleko. Za daleko wypuścił sobie tę futbolówkę. Wygonił się troszeczkę za mocno i bramka pod nogami bramkarza, piłka pod nogami. Oj, tutaj już na pewno będzie żółta kartka. No ostro, ostro na początku tego spotkania leży Marcin Garu, faulowany bardzo nieprzyjemnie przez Oskara Trzepacza. I chyba tutaj tak będzie udzielana pomoc pomocnikowi środkowemu Miedzi Legnica. Tak, tutaj bardzo, bardzo ostre zagranie z tyłu. Zasłużona żółta kartka. Chwilę to potrwa, zanim zawodnik Miedzi otrzyma odpowiednią pomoc medyczną. No, nie brakuje walki w dzisiejszym spotkaniu, ale tego można było się spodziewać. Te pretensje na łasę rezerwowych Słowenii, że kartki praktycznie w jedną stronę. Zauważyli to zawodnicy rezerwowi. No nie wiem, jestem trochę zdziwiony, bo rzeczywiście tam przy tym starciu z Wojtkiem Szubą bodajże Storzyński powinien, moim zdaniem, otrzymać tą kartkę, tak się powinno zachowywać. No ale nic, arbiter zdecydował inaczej, także... gramy dalej. Tak. Lewandowski na krótko. Ale tutaj nie dokładnie, oj, niewiele brakowało rzeczywiście. No Szalanko rozegrał też wolny. No dobra, będzie Żółkowski, zobaczmy Barski. Do tyłu do Branda. Prawą nogą na skrzydło. Naciska stępienia, ale już troszeczkę spokojnie, wiedząc, że już jest tutaj ładnie tam szybko. Barski wyjaśnia tą sytuację, ale też bardzo dobrze. Tutaj chyba Kacper Józef jak głową go padały. Tak, uspokaja tutaj swoje informacje. Więc do mnie golkiper Miedzi.
Przerzut. Przerzut do Momocha. Dobrze tutaj piłkę przyjął Momoch. Skrzypczak na skrzydło. Polukarny stępień, czeka już na piłkę. Momoch tutaj. Dobre dośrodkowanie, ale też dobrze Barski. Żurkowski i próba uderzenia. Niewiele brakło, a podwyższyłby na 3-1 Żurkowski. No tak. Bardzo ładne uderzenie z dystansu. Był czas, dobra decyzja pomocnika Miedzi. Tym razem się nie udało, ale trzeba próbować. Tutaj bardzo fajny przerzut z prawej strony na lewą do Momocha. Ten bardzo fajnie tutaj zachował się na skrzydle. Znalazł kolegów w środku pola. Tutaj stępień. Stępień do skrzydła. Barski, miękko, ale pod nogi prosto do Garucha Momoch. Do tyłu. Leonciek, tutaj bardzo fajne zagranie do Skrzypczaka. Skrzypczak już jest z lewej strony, wchodzi pole karne i ryzykownie, ale bardzo skutecznie Łazarowicz. Jeszcze raz Łazarowicz na ślizgu. Bardzo ambitnie, ale chyba tylko opuściła pole gry, będziemy mieć auta z gospodarzy. Tutaj nikt nie odpuszcza nogi, piłka. Nie ma piłki straconej, wszyscy na maksa. Gendera, Szczepaniak, ale nie trafił piłkę. Piłka dwóch zawodników. Momok łamie do środka. Ale tutaj też niebezpieczne zagranie. Oj, tutaj bliski przejęcia. Dobrze, tutaj Józef jak zdążył, bo Bońkowski naprawdę długie suszy sadził do tej piłki. O, tutaj bardzo złe zagranie Żarkowskiego. Szczepaniak z Garuchem. Nieustępliwy kapitan Miedzianki. Tym razem faulował. Szuba, ale dobrze tutaj zasekurował swojego bramkarza Marcin Orzechowski i będziemy mieć piłkę wykopywaną z rzutu rożnego. Tak, nie kalkulował defensor Miedzianki, wybił piłkę na rzut rożny. Jest czas na ustawienie się w polu karnym. No i jak wiemy, stały wykonawca rzutów wolnych i rzutów rożnych Wojtek Szuba będzie na pewno gęsto w polu karnym hadały. Na krótko, ale piłka wybita. Bońkowski, wyrywał, ale tutaj, tak jest, sędzia wraca tutaj do faulu na Adamie Bońkowskim. Domagają się tutaj zawodnicy żółtej kartki dla Momocha. Arbiter pozostaje niezruszony. Przerwa medyczna, tutaj problemy zdrowotne zawodnika Słowianina. Żeby to nie było coś poważniejszego. Adam Bońkowski to jedna z wiodących postaci Słowianina w tym sezonie. Póki co jeszcze nikt nie został uruchomiony tutaj do rozgrzewki. Chociaż widać, że tutaj problemy zdrowotne dosyć poważne. Nie no, tam powiem szczerze, patrząc teraz z naszej perspektywy, spora ilość zamrażacza poszła chyba w kolano albo w udo Adama Bońkowskiego, ale powolutku zbiera się skrzydłowy. Tak, chyba wróci na boisko. No i dobrze dla Słowianina, że Adam będzie w stanie kontynuować grę. Ale zobaczmy, już Łukasz Szczepaniak, ostatnio bramka strzelona z rzutu wolnego w Dzierżoniowie. Czy popisze się podobnym wyczynem w spotkaniu z Miedzianką? Ale tam więcej chyba chętnych jest. Stawiam na Szczepaniaka, jednak mimo wszystko, także tutaj Wojtek Szczuła. Pięciu zawodników w murze. No zobaczmy. Czy Łukasz Szczepaniak? Chyba tak. I strzał, ale chyba minimalnie. Wydawało mi się, że może palcami tam zbijał Hadała, ale to Bońkowski niecelnie przymierzył. Niewiele też brakowało. Tak, z naszej perspektywy było widać, jakby to jeszcze golkiper właśnie musiał na tą piłkę. Jednak arbiter wskazał na 5 metr od bramki.
Wysoko bardzo podszedł Słowianin. Zobaczymy, czy to zda egzamin. Barski. Szczepaniak głową do Buryły. Ale już tutaj Orzechowski na prawo. Tutaj uwikłany w pojedynek Strużyński, czy ma on? Teraz Szczepaniak, mięciuteńko do Czerpacza sam na sam. Lewą nogą, ale chyba próbował, nie wiadomo, czy to strzelać, czy podawać. Troszeczkę się zawahał przed samym uderzeniem. No też dobra sytuacja na wyrównanie w tym spotkaniu. Tak, odgrażają się zawodnicy Woli Boża. Miedziance. No podobnie było ostatnio z Łużycami, gdzieś tam mecz był w miarę wyrównany, a Słowianin powolutku nabierał swojego tempa. Wszyscy wiemy, jak się skończył ten mecz. Tak, a jeszcze tutaj z takich może ciekawostek, jak przeglądając kadrę obu zespołów, tutaj średnia wieku zawodników Miedzianki to niespełna 21 lat. Jeśli chodzi o Słowianina, tutaj większe doświadczenie, bo tutaj średnia wieku prawie 27,5, także zobaczymy na ten moment. To statystyka w metryce wygrywa Miedzianka, no i wynik też 2-1 dla zespołu z Miedzi. No ale zobaczmy jeszcze, tak jak wspominałeś, średnia wieku 21, ale zobaczmy, no, doświadczony Skrzypczak, doświadczony Garuch, tak, na pewno zawierzają troszeczkę. Tutaj mają się od kogo uczyć, tutaj młodzi zawodnicy Miedzi. Ale zobaczmy, tutaj chyba spalony tak jest, ale fajnie wychodził Piotrek Stępień za pleców obrońców i też fajnie dostrzegł go Idris Momow, zewnętrzną częścią stopy próbował wypuścić swojego zawodnika na oko ze Szymonem Brandem. Tak, ale widać, tak, mijają kolejne minuty, a ustawienie Miedzi się nie zmienia. Cały czas to jest 4-4-2 z dwoma wysuniętymi napastnikami. Tutaj wynik w żaden stopniu nie zmienia tutaj ustawienia. Prawy skrzydłem Słowianin. Piłka w pole karne, uderzenie sytuacyjne. Na posterunku Hadała. Już szybko zagranie na Skrzypczaka, ale tutaj dobrze ustawiony Barski głową do Branda. Tak, nie mógł się pomylić kapitan Słowianina, chociaż naciskany tutaj przez Skrzypczaka. Bójkowski na prawej stronie, do tyłu, do Gendery. Gendera przez środek, przez Łazarowicza. Krzymiński. Szczepaniak tutaj nie powalczy. Mamy przerwę na nawodnienie tutaj. Arbiter zarządził. No tak, ostatnio nie wiem, to była w sumie fajna. Nie wiem dlaczego taki jakiś standard chyba jest wprowadzany, że gdzieś tylko o tej 25-30 minuty przerwa na wodę. Warunki dzisiaj w sumie idealne do grania. 22 tak. Stopnie, lekki wiaterek. Nie jest tylko biegać. No nic, może jest to jedna z ostatnich kolejek, kiedy będziemy praktykować tego typu przerwy. Zaraz pogoda będzie generować możliwości już takie, że te przerwy nie będą już konieczne. Tak, trzeba będzie się szybko ruszać, bo będzie dosyć zimno. Tak, ale... No na razie zobaczmy. No, jeśli chodzi o tabelę, no to Słowianin, jeżeli by takim wynikiem zakończyło się to spotkanie, będzie miał już tylko 3 punkty przewagi nad Miedzią Dwa Legnica. No tak, tutaj też słyszę gdzieś z boku podpowiedzi trenera Pietrewicza, żeby przyspieszyć tą grę. Tak, na pewno zawodnicy tutaj sobie nie zrobią wszystko co w ich mocy, żeby jeszcze bardziej przyśrubować tą rekordową serię do tej pory. 6 zwycięstw na poziomie 4 ligi. Wcześniej taka sztuka im się nie udała. Także na pewno dla kibiców tego zespołu byłoby fajnie, gdyby na Miedzi się to nie zakończyło. Póki co są pod kreską, muszą gonić wynik. Miedzianka ani myśli tutaj oddawać pola. Zostawili najmocniejszy skład, jaki tylko mogli. Hadała. Daleka piłka na Skrzypczaka, ten tutaj zablokowany przez Bąkowskiego.
Było. W środku pola Marcin Garuch. Lob. Zobaczmy. Zauważył wysuniętego golkipera, jednak no daleko, daleko od powodzenia ta akcja. Bram daleko. Momoch tutaj bardzo fajnie zauważył na prawie skrzydle Strużyńskiego. Strużyński jeszcze raz na prawo, Skrzypczak. Na duszę, Leonczyk. Oj, niewiele brakowało tutaj. Jan Leonczyk mógłby po dłuższym szybku spróbować zaskoczyć Szymona Branda. Tak, ostatnia jego wizyta w polu karnym zakończyła się golem dla Miedzi. Tym razem też było blisko. Sporo zamieszania wprowadza ten zawodnik w szeregach Woli Boża. Będzie dalekie wznowienie gry przez Brandla. Tutaj pierwszy przebija Niewiadomski, ale niedokładnie piłka na aucie. Spadło nam troszeczkę tempo tego spotkania. Pierwsze 15 minut, fajerwerki. Teraz troszeczkę spokojniej. No tak, tak jak mówisz. Nie ma tutaj jakichś ataków z jednej czy z drugiej strony. Długi wyrzut z autu. Tutaj piłka spada pod nogi Barskiego. Przyjmuje na klatkę Szczepaniak. Bąkowski. Momo do Garucha. I Garuch od razu na prawą stronę. Świetne tutaj podanie. Storożyński złamie na lewą nogę i próba uderzenia i świetnie! Ciągnął się jak struna Szymon Brand, ratując swój zespół przed utratą trzeciej bramki. No tak troszeczkę uśpili zawodnicy Miedzianki Słowianina. Błyskawiczny przerzut Marcina Garucha na prawą stronę, a tam Storożyński bardzo ładnie złamał do środka i lewą nogą po dłuższym słupku próbował uderzenia. Tak, zmiana strony wykonywania rzutów rożnych, ale wykonawca się nie zmienia. W dalszym ciągu jest to kapitan drużyny Miedzi. Pokazuje się gry. Garuch na krótko. Leonczyk. Strużyński. Raz już próbował, było blisko. Teraz również mocny strzał lewą nogą. Spokojnie Brand odprowadził piłkę z rokiem. No na pewno dzisiaj wyrównane spotkanie. Chyba z lekką rzeczywiście przewagą tutaj Miedzi Legnica. Tak, więcej sobie wyklarowali tutaj sytuacji strzeleckich, więcej uderzeń. Są konkretniejsi w działaniach. Łazarowicz, długie podanie na Trzepacza, ale dobrze tutaj Józefiak. Jeszcze walczy Lewandowski. Tak, nie udało się tutaj nabić zawodnika Słowianina. Tutaj krótka gra, bardzo fajna. Momoch ma trochę miejsca. Stępień, Momoch. Dobry, tutaj napędzał się stępień, ale też świetnie Łazarowicz. Gendera, Szuba. Wysoko wychodzą zawodnicy Miedzianki, wysoki pressing. Niewiadomski. Tak, stępień tutaj popracował. No Niewiadomski tutaj próbował przerzucić na Buryłę, ale za krótko. I dobrze ustawiony Orzechowski do bramkarza. Garuch. Tak, Garuch tutaj zbiera piłki kolejne w środku pola. Bardzo dobra gra tego zawodnika od samego początku. Zobaczmy dośrodkowanie Orzechowski. Tutaj ale czy tam nie było zagrania ręką? No dobre dośrodkowanie Orzechowskiego. Też dobra tutaj akcja odskrzydlająca prawego obrońcy. Fajnie Marcin Garuch zabrał się z piłką i znalazł na skrzydle Orzechowskiego. Dobra też próba dośrodkowania. Leonczyk tutaj cofnięty przez arbitra. Na krótko. Żarkowski. Piłka dla Miedzianki. Leonczyk tutaj do Skrzypczaka. Skrzypczak do Momocha. Momocha, ale tutaj chyba. Bez faulu. Arbiter pozwala grać dalej. Łazarowicz, wysoko, piłka zawieszona. Szczepaniak.
naciskany przez Marcina Garucha i aut dla Miedzi Legnica. No, Szczepanie tutaj nie potrafi się pogodzić z decyzją, tutaj doszukując się faulu Marcina Garucha. No tam kontakt gdzieś był, tam Marcin... Duży impet był spory, także... Tak, tutaj... Marcin gdzieś tam próbował walczyć o piłkę, ale sędzia podyktował tutaj rzut z autu dla Miedzianki. Łazarowicz, dalekie wybicie na Trzepacza, takie na uwolnienie. Tutaj Lewandowski kontrolował torlotu piłki. No brakuje mi trochę dzisiaj takiego pomysłu na grę ze strony Słowenina, dużo jest takich wybić na uwolnienie. Nie ma tego, do czego nas przyzwyczaili we wcześniejszych spotkaniach. Rozgrywanie w obronie, później mocny przerzut na lewą lub prawą stronę. Próba dośrodkowania lub złamanie do środka przez skrzydłowego. Tak, nie stwarzają zbyt wielu problemów w defensywie Miedzianki do tej pory zawodnicy Słowianina. Odrobione zadanie domowe na pewno przez sztab Miedzi Dwa Legnica. Zobaczmy, Szczepaniak wchodzi do środka. Szczepaniak, chyba piłkę będzie miał na lewej nodze. Próba uderzenia, ale za... Gol! Gol! Wydawało się, że za lekko uderzył, ale bardzo precyzyjnie. Po prawym słupku, po dłuższym, no bardzo fajne wejście Łukasza Szczepaniaka. Naprawdę świetne występy tego zawodnika w ostatnich spotkaniach. I mamy remis 2-2. Tak, Szczeku Hadała tutaj wyciągnął się jak strona jednak, no uderzenie było na tyle precyzyjne, że nie pozostało mu nic innego, a chwilę później wyciągać piłkę z siatki. Znakomite uderzenie Szczepaniak. Także tutaj mamy znowu 2-2. No i znowu grad goli w Woli Bożu. Naprawdę, ostatnio tych bramek sporo, teraz też sporo do przerwy, 4 gole, po 2 dla jednej i drugiej drużyny. Tak, mówiliśmy przed chwilą o uśpieniu defensywy Słowenina przez Miedź, no to teraz mamy w drugą stronę. Tak, trochę to trwało, ale koniec końców dobrze się skończyło dla Słowenina. Mamy wyrównanie i zaczynamy od nowa. Żarkowski, miękko. No tutaj bez zagrożenia. Brand spokojnie chwyta piłkę, rozgląda się, gdzie by zagrać. Daleko na Szczepaniaka Brand. Przyjął piłkę. Środkowy pomocnik, ale wycofał do Krzymińskiego. Barski teraz przerzut znowu na drugą stronę do Maksyma Gendery. Znakomita piłka. Gendera, ale tutaj Momocha. Atakowany, atakuje Momocha, ale i odbiera piłkę Maksymowi. Dobrze do Krzymińskiego. Skrzypczak na lewej stronie pola karnego, zobaczymy co wymyśli Skrzypczak, już jest przy samej linii, wycofanie do tyłu, nie ma tam nikogo, Garuch i jednak piłka zablokowana. Nie, koniec zagrożenia. Garuch ma tutaj do gry Leonczyka. Zobaczmy, Leonczyk wchodzi do środka. Nie za daleko, wchodzi do tyłu i może być kota w drugą stronę. Gryło. Zunie z tyłu prawą stroną. Już po Szczaskiego, Bońkowskiego, Bońkowski na prawej stronie. Ale piłka za plecy, żeby pomagał to i te. Teraz nie dopadnie Łukasz Szczepaniak. No bardzo szybko potrafią się... Czyli zawodnika obu stron. No też fajnie tutaj naprawdę Miedzianka potrafi szybko wyjść z kontrą. Strużyński z Momochem na lewym skrzydle. Sam Strużyński bardzo dobrze. Fajnie, za bardzo ma komu podać. Zobaczmy co... Tu myśli Strużyński. Nie ciutko na krótki słupek, ale widział to Brand. Od razu rakieta na Szczepaniaka. Ale tutaj nie udało się ciężko miał. Tak, ale to ciężka pozycja do przyjęcia. Obrócony plecami do piłki. To już naprawdę to decyzja. Na zawodnicy z, rzeczywiście z ligi hiszpańskiej mogliby się tutaj popisać przyjęciem. Garuch krótko, ale out. Nie opanował piłki Lączek. Ma pierwszy błąd tego zawodnika w tym spotkaniu. Już szybko tutaj Łazarowicz, Barski, Mięciuteńko. Zauważył na lewej stronie kolegę. Piłka już pole karne. Krzymicki, ale za mocne dośrodkowanie. Przeciągnięta piłka, ale bardzo fajna próba. No tak, fajnie tutaj Filip Barski znalazł Krzymicki. Otworzyła się ta lewa flanka, żeby spróbować nią zaatakować. A my już mamy 42 minutę, za chwilkę będzie 43, także już końcówka. No, uraczyli nas panowie. Nowie piłkarze, bo tak to trzeba nazwać, super spotkaniem. Kawał widowiska, cieszymy się, że możemy być obserwatorami tego pojedynku, bo na razie spełnia oczekiwania chyba najbardziej wybrednych tutaj fanów piłki kopanej.
Zobaczmy. Lewandowski. Lewą nogą. Dostępnia. Momoch po raz kolejny. Leończyk, ale chyba za krótko. Walczył tutaj lewo skrzydłowy Miedzi Legnica. Lewandowski. Na pozycji spokojnie. Spalony, bo Szczepaniak nie powalczył nawet o tą piłkę. Józefiak do środka. Tam Żarkowski. Lewandowski. Lewandowski pociągnie piłkę do przodu. Leończyk. Dobrze do gry pokazał się Momo. Do Marcina Garucha. Garuch silny na nogach, ale naciskany. No nie wiem, czy tutaj był faul. Wydawało mi się, i znowu że... żółty kartonik i znowu za dyskusję. To już drugi tego typu kartonik w spotkaniu. Napomniany Bońkowski. A tu szybciutko Garuch, ale... Nie, tutaj piłka będzie cofnięta. No było napomnienie, żółty kartonik, także piłka musi stać. Musi być gwizdek. Coraz więcej sugestii z ławki rezerwowych, że tutaj gwizdanie w jedną stronę. No tak, no powiem szczerze, gdzieś tam może łapali się gdzieś tam zawodnicy, może nawet łapali Garucha, ale utrzymał się moim zdaniem przy piłce i już jak wybijali spod nóg Marcina w futbolówkę zawodnicy Solenina, to tam czysto było. Zobaczmy, Garuch na skrzydło. Tak, tam Szczepaniak walczył o piłkę. Zobaczmy, Żarkowski ze Szczepaniakiem. Skrzypczak lewą nogą, ale tutaj dobrze też ustawiony Adrian Niewiadomski. Garuch. Od razu do Momocha. No i tutaj problemy z przyjęciem piłki, zrobiła przykusa zawodnikowi z numerem 10. Garuch dobrze, głową zbija tutaj do środka. Strużyński na skrzydło do Skrzypczaka. Dobry. Skrzypczak dośrodkowuje, ale tam nikogo nie było w polu karnym, także spokojnie. Tak, zabrakło właśnie Momocha, ponieważ wstępień poszedł na pierwszy słupek. Bońkowski, Szuba, ale tutaj strata. Leończyk. Zobaczymy, co wymyśli lewy obrońca. Nie boi się driblingu. Ale tutaj też lekkie pchnięcie. Chyba będzie rzut autu. Tak, tak. I kolejna kontrowersja. Tak, tutaj protestu. Arbiter boczny pokazał, że rzut z autu powinien należeć się Słowianinowi. Zobaczmy, Leończyk, miękko. Dobrze tam Krzymiński. No zupełnie dzisiaj też odcięty od podań Oskar Trzepać. Mało zagrań na Marcina Buryłę. Tak. Cały czas pod grą Łukasz Szczepaniak. No to na nas akurat nie jest żadne zaskoczenie. Tak, to sieje popłoch tutaj w defensywie Miedzi. Ale zobaczmy, tutaj dobre podanie następnia. Sędzia nie podnosi chorągiewki. Nie było spalonego, może sobie pluć brodę zawodnik Miedzi. I znowu rakieta na Szczepaniaka. Lewandowski wybija piłkę do góry. Józefiak na Momocha. Momoch walczy tutaj z Maksymem Genderą. Tak, twardo na nogach Momo. Fał. Żarkowski na krótko do tyłu do Lewandowskiego. Dobrze, tutaj znalazł wolną przestrzeń, ale niedokładnie Momo. Brand. Trzepacza, Trzepacz na klatkę piersiową. Próbował przyjąć to Garuch i to on jest dalej w posiadaniu futbolówki. Momo. Często pod grą w ostatnim Momo czasie. Dobrze tutaj poszedł, ale chyba za daleko wypuścił sobie piłkę, opuściła plac gry. Tak, ale bardzo aktywny zawodnik z numerem 10. Gendera, Szuba, z powrotem do Gendery, Gendera Miedziutko. O, tutaj bardzo fajnie wyprzedził. Ale dobrze, Garuchy i niedokładnie. Szkoda, bo mógł naprawdę lepiej podać do Piotrka Stępnia, Marcin Garuch. Tak, tutaj Strużyński bardzo dobrze popracował. Był faulowany, ale arbiter opuścił grę. Brandl na skrzydło. Szczepaniak i wypuszcza tutaj dłuższym podaniem Bońkowskiego. Zobaczmy, Bońkowski łamie do środka, już jest w polu karnym, lewą nogą mięciuteńko, ale minął się minimalnie Marcin Buryło. No fajna akcja tutaj Bońkowskiego, szkoda, że Buryło nie trafił czysto. Tak, mogli tutaj gospodarze mocnym akcentem zakończyć pierwszą część spotkania, która nieubłaganie niedługo wystąpi. Także tutaj mocny akcent.
jednak minął się z piłką. O, już jest 48 minuta. Sędzia chyba nie pokazywał, ile doliczy. Tak, mieliśmy trochę połowy. Mieliśmy trochę przerw. Dwa mocniejsze tutaj wejścia w nogi zawodników. Dwie przerwy medyczne. Cztery gole. To też sprawia, że gramy dłużej. Ale tutaj nie, dokładnie. Do nikogo. Józefiak. Barski. No i zawodnicy obu drużyn sprawiają wrażenie, jakby już też czekali na przerwę. Tak, tak. No chyba tutaj nikt nie będzie ryzykował. Łazarowicz, Gendera. Gendera do Bońkowskiego. Tak. I sędzia w tym momencie kończy pierwszą połowę tego spotkania. Bóż remisuje z Miedzią 2 Legnica 2-2. A my widzimy i usłyszymy się tuż po przerwie. Także na razie do zobaczenia, do usłyszenia.
There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon.
Witamy Państwa po przerwie. Słowianin Wolibusz, Miedź, dwa Legnica, 2-2. No nie zawodzi dzisiejsze starcie hitowe w lidze czwartej kolei dolnośląskich. Także mamy nadzieję i liczymy na to, że w drugiej połowie emocje będą tak samo wysokie, a nawet większe jak w pierwszej. Tak, z pewnością pierwsze 45 minut nie zawiodło oczekiwań ani naszych, ani myślę każdego tutaj z kibiców, którzy zasiedli na trybunach. Liczymy na to, że drugie 45 minut będą co najmniej tak samo dobre. Także rozpoczynamy. Już arbiter główny rozpoczął drugą część tego spotkania. Tak, w przerwie trener Słowianina Piotr Pietrewicz dokonał dwóch korekt. Na boisku już nie zobaczymy Maksyma Gendera oraz Buryło Marcina. W ich miejsca pojawili się Kamil Sadowski oraz Arkadiusz Majewski. Także pierwsze roszady. Zobaczymy, jak to przełoży się na grę gospodarzy. Długi rzut auto nas szykuje w pole karne. I zobaczmy, tutaj wychodzi bramkarz, ale piłka przelała mu się przez ręce. Oj, tutaj faulowany. Szymon Szczypczak, który otworzył nam wynik dzisiejszego spotkania. Króciutko, padała do Józefiaka. Józefiak przez środek do Żarkowskiego, ten na bok do Orzechowskiego. Orzechowski tutaj bez faulu. Nic nie ma. I będzie chyba aut dla gospodarza. Thank you.
od bramki rozpocznie Brand Szymon. Na krótko do Łazarowicza. Na aut wybija Jan Lończyk. Bardzo dobre 45 minut w wykonaniu tego zawodnika. Pierwsze. To po jego strzeleniu piłki w pole karne padła druga bramka dla Miedzi. Zobaczmy, doświadczenie i piękna brzucha! Przepaścienie udało się przed chwilą, udało się w tym momencie i Słowianin po raz pierwszy w tym spotkaniu wychodzi na prowadzenie. Znakomita akcja. No świetne doświadczenie, no. Wspaniale wyszedł w powietrze Oskar Trzepacz, no i nie pozostało nic innego, jak umieścić piłkę w siatce. Idealna główka, mocna pod poprzeczkę. No nie miał szans Filip Hadała przy tym uderzeniu. Nie, tutaj jeśli już mógłbym mieć pretensje od strony bramkarza, to do swoich kolegów troszeczkę za mało agresji było w tej akcji. Tutaj Słowianin robił co chciał od samego początku. Także tutaj bramka bardzo podobna do tej, którą mi strzeliła na samym początku spotkania. Niekryty w polu karnym Trzepacz. Bardzo pięknym uderzeniem daje prowadzenie swojej drużynie. Garuch, szybko przerzut na Strużyńskiego. Strużyński nie doszedł i będzie mieć wykop z 5 metrów po ziemi. Brand Bońkowski. No dzieje się dzisiaj w Oliborzu. Spokojnie Krzymiński do tyłu, do Barskiego. Przez środek. Szczepaniak ma tam na prawej stronie. No i kolejne bardzo ostre zagranie, ale tutaj sędzia puszcza grę. Znowu prawym skrzydłem, znowu piłka na Trzepacza. Trzepacz tutaj ale walczy. Tutaj... Strużyński, Żarkowy z Ruszyńskim, tak. Szuba. Szczepaniak. Szczepaniak. Przed polem karnym wchodzi w dribbling, wypychany przez Żarkowskiego. Tutaj nie ma kolegów do pomocy, będzie starał się coś... Tak, będzie rzut z autu i to jest chyba maksimum, co mógł osiągnąć Łukasz Szczepaniak w tej akcji. No, zobaczymy, jak zachowają się zawodnicy Miedzi Legnica. To dla nich nowość, jeśli chodzi o to spotkanie. Krzymiński z autu. Szuba. Strzelenie pole karne tutaj. Na rzut rożny wybija Orzechowski Marcin. No siedzi teraz, siedzi zdecydowanie Słowianin na... Miedziance, no na pewno tak, poczuli uskrzydli, krew. Tak, uskrzydli ich ta bramka na 3-2. Poczuli krew, a Słowianin potrafi iść za ciosem. Pokazali to już nie raz, nie dwa w tym sezonie. Piłka zawieszona w pole karne. Szczepaniak. Nieudane zagranie. Zobaczmy na krótko. Lewandowski. Okazywał się tutaj do gry przez chwilę Żarkowski. Nie zdecydował się na podanie do kolegi w środku pola. Orzechowski, ale niedokładne przyjęcie. Aut dla Słowianina. Przeszkadza jak może Strużyński Krzymińskiemu. Barski. Krzymiński. Szczepaniak naciskany. Oj, tutaj twardo z Garuchem. Nieustępliwy kapitan Miedzianki. Niewiadomski po ziemi. Krzymiński. Oj, i taki tutaj centrostrzał. Niewiele brakowało, a zaskoczyłby sam siebie chyba i bramkarza tak. Przy okazji. Tutaj Hadała odprowadzał tą piłkę, ale takim trochę błagalnym wzrokiem, żeby jednak ona poszła nad poprzeczką. Bramkarz to będzie dyryguje swoją defensywą na 25 metrze. Wysoko. Niewidoczny na razie w drugich 45 minutach Momok Idris, który w pierwszych 45 minutach mógł się podobać. Padała, zwalnia troszeczkę. Tutaj tempo. Długie wybicie. Następnia.
I piłka wraca już pod Szczepaniaka, ale dobrze, że Józefiak tutaj atakował. Nic nie ma. Szuba. I znowu prawą stroną. Ale zablokowane dośrodkowanie przez Jana Leonczyka. Majewski Arkadiusz przygotowuje się do wznowienia piłki gry. Piłki z rzutu z autu. Nie zdecydował się na podanie do Bońkowskiego. Piłka w pole karne, tutaj troszeczkę zamieszania. Zobaczmy, Krzymiński, mięciuteńko na dłuższy słupek, ale dobrze tutaj Lewandowski, jeszcze walczy Majewski o piłkę. Majewski zablokowany przez Momocha. No nakręca się z każdą minutą coraz bardziej Słowianin. Zdecydowanie więcej z gry mają w tym momencie gospodarze. Bardzo fajnie weszli w drugie 45 minut. Niewiadomski, lewa noga, ale niecelne uderzenie środkowego pomocnika. Będzie zmiana w ekipie Miedzi Legnica, również Słowenii. Na boisko zamelduje się w miejsce grającego z 14 Strużyńskiego wchodzi Michał. W ekipie Słowianina gotowy do wejścia Gorczyca, jednak ta zmiana dojdzie do skutku dopiero za chwil parę. Zobaczmy, bardzo tutaj skutecznie Krzymiński przejmuje piłkę. Żarkowski. Lewandowski. Nie jest jakoś tam wysoko ustawiona drużyna Słowianina w tym momencie. Nie atakuje i nie presuje mocno. Niewiadomski, ambitnie tutaj Leonczyk. Ale pociągany tutaj za koszulkę przez Wojtka Szubę. Będziemy mieć rzut wolny. Nie będzie żółtego kartonika, którego domagają się zawodnicy Miedzi. Ambitne tutaj wejście w okolice pola karnego Leonczyka. Piłkę ustawił Marcin Garuch. Etatowy wykonawca stałych fragmentów gry tutaj w ekipie Miedzi Litwa Legnica. No zobaczymy, no zdecydowana gdzieś tam przewaga. O, tutaj pojedynek kapitanów. Pojedynek kapitanów, tak jak mówisz. Marcin Garuch ustawia sobie piłkę, a Filip Barski gdzieś mu tam troszeczkę przeszkadza, próbując chyba wyprowadzić się z równowagi przed tym uderzeniem Marcina Garucha. Tak, mały trash talking do tego dochodzi, tutaj słyszymy. No to jest też jeden z elementów gry, tak, żeby potrafić swoje gdzieś tam nerwy utrzymać na wodze, a spróbować sprowokować przeciwnika. Gdy dodam do tego doświadczenie obu zawodników, no to ani jeden, ani drugi nie chciał pozostać dłużny jednemu, ani drugiemu. Garuch, zobaczymy. Marcin Garuch po ziemi, ale pewna interwencja Brandla. Nie mogło zaskoczyć to uderzenie bramkarza Słowianina. Bardzo słaby strzał po ziemi. I już znowu Szymon Brand, dalekie podanie. No ale też chyba nieco niepotrzebnie, bo tak, był tylko szybko, tam Bońkowski sam. Tak. Momoch zmienił stronę. Orzechowski do Momocha. Barski, ale niedokładnie do Bońkowskiego. Żarski z Garuchem. I dobrze. Tam. Tutaj Leonczyk zablokowany. Piłka nas czeka. Oj, tutaj naprawdę niewiele brakowało. Ale jeszcze był spalony. Tak, na pozycji spalonej. Snajper Miedzi. No i chyba w tym momencie dojdzie do skutku ta zmiana, o której przed chwilą mówiłem. Tak, Gorczyca już tutaj przygotowany do wejścia. Zobaczymy, kto opuści plac gry. Tak, zmęczony Mateusz Krzymiński, lewy obrońca. Nabiegał go było dzisiaj w tym spotkaniu. Widać, i chodzi świeżo przygotowany Piotrek Gorczyca. Też twardy zawodnik, dobrze przygotowany fizycznie. Zobaczmy, Brand. Ale dobrze, też tutaj Lewandowski, jeszcze Stępień. Barski. Taką zawiesinkę puścił na zadymę trochę. Leonczyk. Tak, Szczepaniak tutaj stracił piłkę z pola gry. Niewiadomski. I dobrze, Józefiak. Żarkowski. Thank you.
zwycięstwo w lidze. Czegoś takiego ta drużyna jeszcze nie doświadczyła na tym poziomie rozgrywkowym. Piłka wrzucona w pole karne. Fajne tutaj strącenie, jednak nie odnalazł się Szczepak. Majewski, Łazarowicz, Szczepaniak blokuje. Dalej piłka po stronie Słowianina. Majewski, ale zablokowane dośrodkowanie przez Agomulsono. Rzut rożny. Tutaj siłą 4-5 zawodników. Pięciu zawodników, sześciu już teraz, bo dołączył jeszcze w pole karne Filip Barski, gdzie starał się Słowianin zagrozić bramce Filipa Hadały. Ożywili się kibice Słowianina. Zgranie. Oj, tutaj pewne zachowanie defensywy Miedzi. Nie udało się, przecież biegnie prawą stroną. Orzechowski, podanie na Agamonson. Pokazuje się do gry Marcin Garuch. Jednak ten podaje do Leończyka. Leończyk w pole karne, przerzucona ta piłka. Zbyt mocno zagrana. Spokojnie, powolutko, lekkim truchcikiem Szymon Brand zmierza po futbolówkę, którą stawi zaraz na piątym metrze. Brakuje pomysłu teraz Miedziance na skonstruowanie ciekawszej akcji. W przygotowaniu powoli kolejne zmiany zarówno po jednej, jak i drugiej stronie. No tak, 71. minuta tego spotkania. Długie bicie Szymona Brandla. Główkował tutaj Kaczmar. Będzie aut dla gospodarzy. Gorczyca pewnie tutaj dalekim rzutem z autu postara się znaleźć Szczepaniaka albo Trzypacza. Przeważnie to do nich futbolówka jest skierowana. Tak, Szczepaniak już wyszedł po piłkę. To Gorczycy. Gorczyca nabija Garucha, będzie kolejny rzut z autu. No z pewnością taka gra Słowianinowi będzie pasowała, daleko od własnego pola karnego. Mijają kolejne sekundy, tak cenne. Szczepaniak w polu karnym, ale Garuch z Orzechowskim Oj, tutaj ostro, ostro. O, bardzo spadł. Ostro. Spadł aż na tutaj bruk okalający boisko. Kaczmar Michał jednak twardo. I będziemy mieli, proszę Państwa, debiut. Debiut w drużynie Miedzi Dwa Legnice. Na boisku zamelduje się Mateusz Ciapa, który został zgłoszony dosłownie na ostatnich dniach tutaj w drużynie Miedzi. 23-letni wychowanek Warty Poznań. Górczyca na Bońkowskiego. Garuch. Ale niedokładnie tam Majewski przejmuje piłkę, wycofuje ją do Brandla. Brandle, dłuższa piłka na Trzepacza. Trzepacz walczy z Orzechowskim. Przejmuje piłkę Trzepacz. Szczepaniak na lewo do Bońkowskiego. Zobaczymy, czy dojdzie skrzydłowy. Ale piłka opuściła tak całą wodę pole gry. Będziemy mieć aut dla drużyny z Miedzi. Zmiana przygotowana do wejścia na pole gry Krakowski. Dorian. Kogo zmieni? Obstawiam. Tak, tak. Strzelec trzeciego gola dla Słowianina Trzepacz. Kończy swój udział w grę. Zasłużone brawa. A Krakowski już pod grą. Orzechowski na Skrzypczaka. Powalczył o piłkę Ciapa. O, tutaj. Ostro tutaj też podratowany Niewiadomski.
Tak, arbiter tutaj oszczędził jeszcze ciapę Mateusza, który troszeczkę zbyt ambitnie ruszył do tej piłki, zbyt ostro. Tutaj ciapa, co ciekawe, przyszedł do Miedzi z drużyny Phoenix Lubek, a wcześniej trenował z takimi klubami jak SC Freiburg czy FC Magdeburg, także tutaj piłkarskie szlify zbierał w dosyć konkretnych miejscach, jeśli chodzi o niemiecki futbol. Fajna nazwa, taka nowoczesna, Phoenix Lubek. Tak. Zobaczmy, Garuch, ale niedokładnie tutaj Krakowski w polu karnym. Miesza tam Krakowski do tyłu, do Bońkowskiego. Adam Bońkowski, wrzutka. Ale dobrze, tutaj piłka chyba zablokowana i odbiła się od głowy Jana Leończyka. Będzie rzut rożny. Tak, wraca w pole karne nawet Szymon Szybczak, żeby pomóc swojej drużynie w defensywie. Został z przodu tylko Michał Kaczmar, jeśli chodzi o Miedź Zwalegnica. A my przypomnimy szybko jeszcze komentarz arbitrów tego spotkania, ale to za momencik, bo już jest rzut rożny. Szuba. No, powalczył tutaj w polu karnym bez faulu na Leończyku. Tak, arbiter główny Damian Dumycz, a na bokach Konrad Jaworski i Marek Sroka. Przerwa, kolejna przerwa w tym spotkaniu na uzupełnienie płynów. Podobnie jak to miało miejsce w pierwszych 45 minutach gry. Czas dla trenerów, czas na sugestie tutaj, na ostatni decydujący fragment gry, ostatni kwadrans. Ostatnie kwadranse w wykonaniu drużyny Słowianina, bardzo, bardzo bogate w gole, także miejmy nadzieję, że i tym razem będzie coś podobnego. No tak, teraz będziemy mieć decydujące minuty, zobaczymy. No ja myślę, że Miedzianka będzie musiała się bardziej otworzyć, no bo tak naprawdę 3-2 to jest 0 punktów, a zawsze można gdzieś tam strzelić bramkę dającą remis, czy nawet zwycięską. Słowianin swój wynik ma, 3 punkty na razie, na tą minutę może sobie dopisać do swojego dorobku punktowego. Tak, ale też bardzo dobrze ekipa Słowianina radzi sobie w momentach, kiedy druga drużyna naciska. Tak właśnie było między innymi z Łużycami, które goniły już potem wynik. No i Słowianin potrafił odpowiedzieć, strzelał piękne gole. Także myślę, że spokojnie Słowianin będzie starał się utrzymywać grę w miarę jak najdalej od swojego pola karnego. Jak Miedzianka sobie z tym poradzi i czy sobie poradzi, zobaczymy. Piotrek Gorczyca z autu. Szczepaniak. Gorczyca, miękko. Ale Józefiak, Szuba. I tutaj Krakowski. Jeszcze Niewiadomski. Ale zeszła mu ta piłka. Nieudane zagranie. Padało od bramki. Na krótko do Lewandowskiego. Lewandowski już tutaj szuka Żarkowskiego. Żarkowski niedokładnie znowu. Bońkowski, Szczepaniak. Tak. No dużo też niedokładności w tej drugiej połowie po stronie Miedzi 2 Legica. Tak, brakuje tutaj płynnego przechodzenia między formacjami. No i takich dużo błędów prostych, niewymuszonych. Orzechowski. Po ziemi. Ciapa. Kaczmar, ale nie dochodzi, wyjaśnia to wszystko Filip Barski. Orzechowski bardzo często pod grą w drugiej części spotkania. Ciapa. Barski dobrze zostawił do Brandla. Brand lewą nogą wysoko. Tu już jest bardzo dobrze grający głową Szczepaniak. Sprytnie zastawił. Wypuszcza na lewo do Bońkowskiego. Jest tam Krakowski z przodu. A i nie dostał piłki w odpowiednim czasie. Bońkowski, tak podanie. Szczepaniak i po ziemi nie ma bramki. Nieczysto uderzył Szczepaniak. A była to doskonała sytuacja do tego, aby podwyższyć prowadzenie. No i taka trochę joga bonito, bo przerzut na dłuższy słupek z granie głową. Szkoda, że Łukasz nie ułożył dobrze stopy.
nieczysto trafił, bo mielibyśmy prawdopodobnie czwartą bramkę dla gospodarzy. A tak, wynik pozostaje dalej sprawą otwartą. Też dobry tutaj przerzut Kaczmar. Lewandowskiego na Kaczmara, ale błąd techniczny młodego skrzydłowego. Przygotowany do gry Fatianow, który zmienia. Tak, jeszcze chwila, bo tutaj może dojść jakaś korekta. Nie. Tak, Adam Bońkowski schodzi z boiska. Dużo szarpał na skrzydle dzisiaj w tym spotkaniu. Zobaczymy, co pokaże nam Fatianow. Też bardzo ruchliwy skrzydłowy. Tak, Fatianow ma już na swoim dorobku 2 gole zdobyte w tym sezonie. Także fajny joker, jeśli chodzi o grę z ławki rezerwowych. Gdzieś ciągnięty za koszulkę niewiadomski. Sędzia pokazuje, że będzie faul i rzut wolny. Niewiadomski ustawił futbolówkę. Jednak nie, jednak została pod nogami kapitana Buryły. Barskiego, przepraszam. Barski chyba będzie próbował tak miękkiego wrzucenia piłki na skrzydło. Garu kolej. Znowu pomocy Miedzi domaga się faulu, jednak tutaj arbiter nie jest ruszony. No dużo tutaj tych pretensji Marcina Garucha w dzisiejszym spotkaniu do arbitra. Kolejny. Szczepaniak dobrze zgasił piłkę. Oj, tutaj już polo karnym, czy zobaczmy. Zastawił się tutaj zawodnik Słowianina, jednak bez faulu. Zaczęło się śpieszyć tutaj Hadale, ale arbiter nakazuje jeszcze raz znowić grę. W tym czasie zostanie przeprowadzona zmiana. Na boisku zamelduje się Jakub Poliński. Zmienia zmęczonego Marcina Orzechowskiego. Napracował się Marcin w tym spotkaniu. No i jeszcze raz musimy cofnąć, bo Orzechowski jeszcze nie zszedł z murawy. A do 3 razy Hadała, tak, Hadała już zaczął. Kolejny raz na Lewandowskiego, krótko. Lewandowski lewą nogą. Ale dobrze, Majewski ustawiony, znalazł tutaj Wojtka Szubę, ten szybko z pierwszej na Fatianowa. No chyba za szybko, miał jeszcze czas, żeby tą piłkę podholować trochę do przodu. Kaczmar. Czapa tutaj bardzo Boczka fajnie zagrał do Polińskiego. Karnym, ale też dobrze Łazarowicz i tak. Tak, pierwszy przy piłce, Łazarowicz tutaj faulowany. Kolejne cenne sekundy będą dla Słowianina woli, bo już upływały. Znowu jakieś tutaj pogawędki z arbitrem urządza sobie Marcin Garłów. Osiemdziesiąta druga minuta spotkania. Dobra, na pewno nie śpieszy się golkiperowi. Słowianinach na krótko do Barskiego. Barski wzdłuż linii, ale niedokładnie. Piłka opuszcza plac gry. Będziemy mieć out dla Miedzi, 2 Legnica. Tak, Józef jak już tutaj przygotowany do wznowienia. Jednak Poliński. Do tyłu. Do Józefa. Tak jest. Lewandowski. No, nie pozwalają rodzinom skrzydeł tutaj zawodnicy z Woliborza, bardzo dobrze przesuwają. No tak, no ale chyba za daleko jednak jest tutaj dziura taka między środkową formacją Miedzi Legnica a ich napastnikami. Tak jak mówię, to nie ma płynnego przejścia między jedną formacją a drugą, czegoś tutaj brakuje. Takie to wszystko trochę szarpane. Skrzypczak do tyłu, do Żarkowskiego, Skrzypczak. Znowu Skrzypczak, ale tutaj niedokładnie do Kaczmara. Tak, ale właśnie w tym miejscu, gdzie był Kaczmar, powinien być Skrzypczak, także tutaj nie za bardzo mają kim tą akcję pociągnąć do przodu. Zawodnicy Miedzi sami sobie stwarzają problem. Lewandowski. Garuch do Skrzypczaka i dobrze Piotrek Gorczyca, jeszcze tam chyba trafiony Łazarowicz w głowę, ale piłka szczęśliwie ląduje w rękach bramkarza Słowianina Woliborz. Miękko na skrzydło, Szczepaniak. Jest wszędzie Łukasz. No i walczy tutaj. Oj, za Gołądzo. Ale twarda walka tutaj, wymuszony błąd
Józefiaka. No dobrze, dobrze powalczył ambitnie do końca Krakowski. Jarczyca. Gorczyca ma tutaj do gry Fatjanowa. Decyduje się na Szczepaniaka. Tam przesuwamy zaraz, parę metrów do przodu. Zaraz za Szczepaniakiem był Józefiak, taki mocno przyklejony. Tak, jak cień. Piotrek Gorczyca z autu. Fatjanów tutaj. Aj, niepotrzebnie czekał na piłkę. Troszeczkę powinien większy ruch wykonać. Barski też bardzo skutecznie. Jeszcze Gorczyca powalczył, ale sędzia to pokazuje, że będzie out. Mało brakowało, na kontuzję narażonego trener. Skasowałby swojego trenera Piotrek Gorczyca, no ale ambitnie poszedł, nie widział swojego szkoleniowca. Na pewno trener nie miałby mu tego za złe. Zobaczylibyśmy, jakby to się skończyło, bo jakby uraz był poważniejszy, to mogłoby być różnie. A i szkoda, że tutaj nie decydował się na szybsze zagranie. Pomocnik Boliborza. Był out, spalonego by nie było. Majewski chyba z autu, tak, przygotowany. Łukasz Szczepaniak też tutaj blisko do grania gotowy. Ten na Krakowskiego. Krakowski troszeczkę miał problemów, ale już jest przy piłce. Lewa noga, dośrodkowanie Fatjanow. I wyjaśnia to wszystko Leonczyk. Jest Fatjanow. Walczy tutaj, elegancko. Piłka dla Słowianina i będzie kolejna zmiana w ekipie Miedzi. Dwa Legnica na boisko przygotowany do wejścia Olaf Kania. Zmienił z numerem 11 grającego Błażeja Żarkowskiego. Kania już zameldował się w swoim polu karnym. Odpowiada za krycie tutaj Fatjanowa. Gorczyca. Na krótko do Szczepaniaka. Szczepaniak do Gorczycy. Jeszcze raz. Dośrodkowanie. No dobrze, że tam jeden z obrońców Miedzi Gorczyca, był. Gorczyca, będzie uderzenie? Nie. Oj, troszkę chyba szuka sobie miejsca. Krakowski przeszkodził. Oj, oj, tutaj zawahał się. Angomuonzo. Leży lewy pomocnik Miedzi. Oj, tutaj otwiera się sytuacja dla Miedzi, Legnica, Skrzypczak. Widzimy, że teraz chyba Skrzypczak brakuje mu tej piłki, bo cofa się po nią trochę niżej. Szczepaniak utrzymuje się przy piłce, ale tutaj już na pewno faul. Będzie żółty karton dla Kaszmara. Szczepaniaku. Heroiczna postawa tutaj Łukasza Szczepaniaka. Haruje za trzech na boisku. Dobre miejsce na dośrodkowanie. No albo nawet i na strzał. Zobaczymy, jaki wariant tutaj wymyśli Wojtek Szuba. Przygotowany też obok niego jest Adrian Niewiadomski. No dużo tych zawodników Miedzi Legnica na linii 16 metra. Tylko czterech zawodników Słowianina. Czyżby mocne uderzenie w okolice bramki. To Adrian Niewiadomski, ale... Kupiony Garów, będzie rzut z autu. Nawet jeśli piłka by przeszła gdzieś tam pod nogami Garucha, to raczej to byłby strzał niecelny. Tak, na boisko przygotowany do wejścia Chomeńko. Wojtek Szuba chyba będzie teraz w tym momencie zmieniony. Tak, owacje od swoich kibiców, w pełni zasłużone. Popracował Wojtek. No i na ostatnie minuty dostaje szansę Chomeńko. Gorczyca. Do Szczepaniaka. Szczepaniak, jeden dribbling. Próbował tutaj sitko puścić Marcinowi Garuchowi, ale nie dał się, nie dał się kapitan Miedzi. Fatjanow. I dobrze tutaj zachował się Fatjanow. Rzut nożny. Tutaj pretensje
defensora Miedzi, jednak ale arbiter niesłuszne, 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 bo ewidentnie kopnięty w nogi przez Fatianowa obrońca Miedzi Legnica. No i mijają kolejne minuty, a Słowianin cały czas w okolicach pola karnego Miedzi 2 Legnica. Goście nie potrafią umiejętnie ugryźć tutaj gospodarzy. Chomenko z rzutu rożnego. Dobre, tak, dobre dośrodkowanie. Gorczyca tutaj musi uważać, bo już za jego plecami Skrzypczak. Chomenko ponownie. I wyjaśnia to wszystko obrońca Miedzi Legnica. Łazarowicz. Przerzut na lewo, ale ciut za mocno. Dobry pomysł gorzej z wykonaniem. Ale fajne jest to też w tym spotkaniu, że Słowianin mimo tego dobrego wyniku teraz w tym momencie nie próbuje się cofnąć i gdzieś tam blokować swoje bramki, tylko cały czas próbuje atakować. Tak, próbuje atakować. Chyba tym troszeczkę zaskoczył Miedziankę, która no, nie potrafi mocniej przycisnąć. Tak, już nie ma pomysłu mieć w tym fragmencie spotkania na jakiekolwiek akcje zaczepne. Mamy 90. minutę spotkania. Słowianie na razie bardzo pewnie w kierunku 3 punktów. Ale takimi zagraniami sobie nie pomagają gospodarze. Garuch, ale tutaj piłka jeszcze odbita przed Niewiadomskiego. Wyszła na aut. Kaczmar już szybko do Skrzypczaka. Ten do tyłu do Garucha. Garuch w polu karnym. Lewa, prawa. Nic nie było, sędzia pokazuje. Teraz był faul zdecydowanie. Tutaj troszeczkę zbyt nerwowo. Marcin Garu niesłusznie. Tutaj nie było mowy o jakimkolwiek faulu. O, tutaj niepotrzebne tutaj taczki. No nic, no sędzia zdecydował, że karnego nie było, także trzeba grać dalej, bo te przepychanki słowne nic nie zmienią w tym meczu. A tak tylko tak naprawdę traci cenne jeszcze ostatnie minuty tego spotkania, żeby spróbować do wyrównania doprowadzić. A czas leci. Czas leci, tak. Nie widziałem informacji o doliczonym czasie gry jeszcze przez arbitra. Nie wiem, czy jeszcze nie sygnalizował. Chyba w pierwszej połowie też nie sygnalizował. Wydaje mi się, że też w drugiej nie pokazał, ile minut dolicza. Nie wiem, może my też to pominęliśmy. Bo było na co patrzeć. Tak. Zobaczmy, Fatianow na bok, Krakowski jeszcze raz do tyłu, wycofanie, Szuba, 16 metrów, a to nie Szuba, przepraszam, Szczepaniak. Szczepaniak szuka Fatianowa. Gorczyca utrzymuje się na nogach. Twardo na nogach Gorczyca, bardzo dobrze Fatianow. Fatianow na zamach, ale poślizgnął się. Rozwód był całkiem, ale... Stracił równowagę przy tym dribblingu Fatianow. Szczepaniak, Niewiadomski, Chomenko i Łazarowicz. Na uwolnienie troszeczkę. No i czy Miedź znajdzie jeszcze w sobie troszeczkę więcej siły, żeby wykrzesać, spróbować jeszcze raz zagrozić bramce Brandla. Nie ma nic, sędzia pozwala grać dalej. Skrzypczak do ciapy, ciapa już na Ago Muonso. Dobrze też tam zblokowany. Tak, Majewskiego. Radzi sobie tam fajnie Majewski. Leonczyk, Garuch, dobra wrzutka, ale... Bardzo, bardzo pewnie Szymon Brand. Ręką. Dobre tutaj zgranie na Krakowskiego. Tak, z tego co tutaj się przed chwilą dowiedzieliśmy, arbiter doliczył co najmniej 6 minut i już zmienił na 7, także jeszcze chwila grania nas na pewno czeka. Kaczmar, ale dobrze tutaj przed niego bardzo sprytnie Piotrek Gorczyca i wywalczył faul dla swojej drużyny.
No chyba tylko przypadek mógłby w tym meczu zabrać zwycięstwo drużynie Słowianina Wolibórz, bo gdzieś tam spadło to tempo i jakiś taki pomysł na grę w drugiej połowie Miedzi 2 Legnica. Tak, Miedź w drugich 45 minutach kompletnie bezzębna. Tutaj nie było jakiejś groźnej sytuacji, po której Słowianin by mógł stracić pewność siebie. Agomuonzo do tyłu, Lewandowski. Przerzut, ale tam już Piotrek Gorczyca. Twardo tutaj w środkowej strefie boiska. Ale piłka zostaje po stronie gospodarzy. Gorczyca z autu. Na Szczepaniaka. Szczepaniaki. No chyba tutaj nadepnięty, ale to przypadkowo. Józefia Kasper. Tutaj nie było. Tak, że jakiejś celowości w tym zagraniu. Tak, celowości zdecydowanie tutaj nie było. Przeprosił już Szczepaniak, nawet nie widział tutaj zawodnika Miedzi. 95. minuta spotkania. Piotrek Gorczyca z autu. Krakowski pokazuje się tutaj w rogu boiska. Krakowski podwojony. Ale twardo na nogach, naprawdę. Piłka nie opuściła pola gry. Dobrze Fatianow. Oj, tutaj fajnie uruchomiony na Agamosa, jednak ta piłka niedokładnie zagrana. Poczeka na nią Szymon Brand. Tak jest, tutaj akrobacje Szymona w tej sytuacji. Tak, chwila dla fotoreporterów. Brandle. No nie mógł się pomylić tutaj Józefiak. Agomuonzo, Pietko tutaj fajnie do Garucha, ale też ambitnie Majewski. Leonczyk, Agomuonzo, naciskany przez Krakowskiego i Majewskiego. Udało się. Fatianow. Ej, tutaj nieporozumienie między Krakowskim. 96. minuta meczu, ciapa, ale nic nie było. Majewski jeszcze tych kilka sekund cennych zabrał z tego meczu. Tak, ostatnie 60 sekund, jeśli arbiter zakończy spotkanie planowo. No, Gorczyca nie mógł się pomylić też, Fatianow, ale tak, za krótko. Tutaj zbytnia nonszalancja może kosztować. Leonczyk na lewą stronę do Agomuonzo. Ten w driblingu z Majewskim udało się przebić. Pola karnego. Leonczyk na 16. Walczą tam ambitnie Majewski. I nabity Lewandowski. Będzie out dla Słowianina Wolibórz. No już ostatnie sekundy tego spotkania. Z pewnością możemy powiedzieć, że hit nas tutaj spełnił nasze oczekiwania, zdecydowanie. No tak, spodziewałem się bramek w tym meczu, ale zacięty pojedynek Słowianina z Miedzianką. No i w przeciągu 90 minut można śmiało powiedzieć, że jeśli takim wynikiem zakończy się to spotkanie, tak właśnie zakończy, wygrywa drużyna lepsza. I sędzia główny Damian Dumyczy kończy to spotkanie. Słowianin zachowuje status drużyny, która ma komplet zwycięstw, siódme zwycięstwo gospodarzy z Miedzianką 2 Legnica 3-2, a my dziękujemy za to emocjonujące spotkanie i mieliśmy nadzieję, że naprawdę piłkarze zadowolili Państwa w to sobotnie popołudnie. Dziękujemy, Bartłomiej Bielak, Paweł Piątek. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!